podchodził do tej piłki, to ja chciałem powiedzieć, że chyba się nic nie zdarzy w regulaminowym czasie gry. Rzeczywiście zagranie bramkarza reprezentacji Francji dalekie. Błąd, ewidentny błąd linii obrony Interu. No to było po prostu niemożliwe, żeby dopuścić Brandao w 92 minucie do strzału. No proszę popatrzeć, no. Trzech obrońców, którzy mogli się zaopiekować Brandao. Lucio się tam nieszczęśliwie pomylił. Brandao, ta piłka idealnie odbijając się od pleca, spadła na lewą nogę. Ale jeszcze to potknięcie Lucio i tu widzimy Samuel spóźniony, po prostu o krok spóźniony za Brazylijczykiem. I ten Brandao, który jak niepyszny wyjeżdżał z Marsylii kiedyś, nikt go tam nie chciał w tym zespole. Kibice na niego gwizdali, nie chcieli go w składzie. Wrócił. W tym sezonie. Zmienimy tutaj wszystko w tym meczu. Rzut karny dla drużyny Peru Mediolan. To niewiarygodne to, co tu się dzieje. Jeszcze czerwona kartka dla Mandandy w konsekwencji drugiej żółtej. Ależ to się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie. Przed chwileczką już widzieliśmy pamiętajmy, że ciągle Marsylia jest w kolejnej rundzie, nawet jeżeli Inter wykorzysta ten rzut karny, no to tak, ciągle tak, Marsylia będzie w ćwierćfinale. To niewiele zmienia, natomiast tylko tyle, że jeszcze ostatnich kilkanaście, kilkadziesiąt sekund będzie piekielnie gorących. Marsylczycy wykorzystali na razie dwie zmiany, to znaczy, że wejdzie na boisko jednak Gennaro Brasigliano i on tutaj będzie bronił dostępu do bramki. Tu akurat szczęście Didiera Deschampa, że tę jedną zmianę sobie zostawił na tą grywkę ewentualną. Ale widzimy Brasigliano przygotowany do gry. Po tym strzale, czy będzie celny, czy też niecelny, portugalski arbiter zakończy ten mecz, bo to już jest w tym momencie 95. minuta spotkania. Co ciekawe dla Brasiliano jest to debiut w Lidze Mistrzów w ogóle. 31-letni bramkarz, ale dotychczas nie miał okazji bronić w tych najbardziej zaszczytnych piłkarskich klubowych rozgrywkach. I teraz wejdzie na dosłownie, no nie wiem, tak jak mówisz, kilkanaście sekund, może tylko na ten jeden strzał, może na ewentualnie jeszcze kilkadziesiąt następnych sekund, ale to wszystko. Schodzi Andreaju z boiska. Natomiast no Mandanda, pamiętasz jak mówiliśmy o tym, jak Mandanda dostał tą głupią żółtą kartkę pierwszą za dyskusję z arbitrem, czy tam za przedłużenie czasu gry, obojętne, że takie sytuacje niestety potem powodują to, że sobie tylko kłopotu piłkarz może narobić i Mandanda tego kłopotu tak czy owak Marsylii narobił, prawdopodobnie nie w tym spotkaniu, tylko w meczu ćwierćfinałowym z kimkolwiek by to mecz nie był. Claudio Ranieri odpadał z Monaco Deschampa z Ligi Mistrzów. Odpadał również w Pucharze UEFA jako trener Napoli przeciwko Paris Saint-Germain. Nigdy nie udało mu się wyeliminować francuskiego klubu w europejskich pucharach i wszystko wskazuje na to, choćby nawet Pazzini zdobył drugą bramkę dla Mediolańczyków, że Inter z Ligą Mistrzów już tego wieczoru się żegna. Ale zobaczmy najpierw, czy Pazzini w ogóle pokona rezerwowego bramkarza Marsylii. Już 96. minuta. Gianpaolo Pazzini jest 2-1. I za moment, tak jest, właśnie w tym momencie portugalski arbiter kończy ten mecz. Mecz niewiarygodnych emocji, a przede wszystkim nieprawdopodobnej końcówki. To ile policzyłem Brasiliano udział w Lidze Mistrzów? Jedną sekundę? Ale no, no, to... Nie wiem, że to tak, tak, nie wiem, ale było blisko, wyczuł intencje strzelca, jak to się mówi. Natomiast rzeczywiście...